otyłość to choroba. To choroba przewlekła, bez tendencji do samoistnego ustępowania, a mimo to całą odpowiedzialność zrzucamy na naszego pacjenta, że to on ma mniej jeść, ma więcej się ruszać. I moim takim marzeniem zawodowym, ale też własnym, osobistym było stworzenie wspólnie z najlepszymi specjalistami, znającymi się i pracującymi z pacjentami chorującymi na otyłość, podręcznika, po to, żeby kształcić kolejne kadry całej służby zdrowia. Współredaktorami są ze mną pan profesor Paweł Bogdański, pan profesor Artur Mancerz. To książka, która jest kierowana do wielu fachowych pracowników ochrony zdrowia, do lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, dietetyków, osób, które zajmują się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobą otyłościową, bo ta książka, ta monografia mówi o chorobie otyłościowej jako o chorobie wymagającej terapii, przewlekłej chorobie bez tendencji do samoistnej remisji, wymagającej precyzyjnej i prostej diagnostyki, ale wymagającej często bardzo skomplikowanej terapii, w której udział biorą zespoły terapeutyczne. Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, którego mam przyjemność być prezesem, podjęło się bardzo ważnej inicjatywy. Stwierdziliśmy, że w praktycznym ujęciu musimy zawrzeć te najważniejsze informacje dotyczące przewlekłej choroby i przekazać Państwu w formie podręcznika. Zaprosiliśmy do współpracy wybitnych specjalistów, ekspertów, lekarzy praktyków, którzy podzielili się swoim dotychczasowym doświadczeniem. Podręcznik, mimo że stanowi jedną całość, jest złożony z dwóch części. Pierwsza część tego podręcznika ma zachęcić tych Państwa, którzy chcą poznać chorobę otyłościową, czym ona jest, jak często występuje, co jest jej przyczyną, jak ją zdefiniować, jak rozmawiać z pacjentem chorującym na otyłość, żeby go nie stygmatyzować. No i druga część tego podręcznika. Przede wszystkim mnóstwo wspaniałych specjalistów z różnych dziedzin, którzy odpowiedzieli w tym podręczniku na najczęściej zadawane przez Państwa pytania w czasie różnych naszych spotkań wykładowych, warsztatowych, ale również klinicznych. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam do lektury. Poruszyliśmy w tej monografii wszystkie najważniejsze obszary. Oddajmy Państwu do ręki niezwykle cenny podręcznik. Podręcznik, który mamy nadzieję pozwoli na to, abyśmy jeszcze skuteczniej i lepiej leczyli pacjentów chorujących na otyłość. Wierzymy, że treści przekazane w tym podręczniku pozwolą nam skutecznie leczyć otyłość. Dlatego uważam, że jest to podręcznik dla wszystkich. Dla tych, którzy chcą podnieść swoją wiedzę o tej chorobie, dla tych, którzy podejmą się leczenia pacjenta chorującego na otyłość i dla naszych studentów, którzy muszą się nauczyć, jak w ogóle rozmawiać z pacjentem chorującym na otyłość, żeby go nie stygmatyzować, a potem po studiach dobrze go leczyć. Zachęcam Państwa do lektury tego podręcznika.